ponownie po dwutygodniowej przerwie. W zeszłym tygodniu nigdzie nie wyjechaliśmy, trochę świętowaliśmy. A dzisiaj jedziemy na kemping Loch Ness do miejscowości Gacki. I właśnie dojechaliśmy na miejsce. Stoimy przed bramą. Słońce świeci, będzie widać. Udało nam się dojechać, rozstawić, więc jesteśmy już rozstawieni. Witam Was z kempingu Loch Ness. Dzisiaj sobota rano. Taki mamy widoczek, siedząc przy przyczepie. Ja sobie tutaj rano wstałem, zgrałem już filmiki z kamery, żeby gdzieś tam nie zaginęły, bo to różnie z tym bywa. Tutaj mamy kemping. Później sobie zobaczycie, przejdę się tutaj kawałek. To nie jest duży kemping, malutki. Tutaj mamy jeziorko. Tam jeszcze podobno jest drugie jeziorko za tym. I drugi kemping. Kemping nazywa się Gacki. Zrobi się troszkę chłodniej, bo dzisiaj zapowiadają upały. Może wieczorem się tam przejdziemy, zobaczymy sobie też, jak to tam wygląda. Ten kemping. Też jestem ciekaw. Tutaj ten jest jeszcze w miarę taki, z tego co tam widziałem, patrzyłem sobie na internecie, to ten jest tak zadrzewiony, jest tu cień, a tamten to już jest taka typowa patelka po prostu, zero drzew, zero niczego, ale zobaczymy, pójdziemy, zobaczymy. Chciałem Wam pokazać mój zakup, ostatni, taki zakup troszkę pod wakacje, na które się wybieramy niebawem, troszkę dla urozmaicenia tych filmów, które są na kanale, żebyście też zobaczyli i my, i wy. Troszkę te miejsca, w których jesteśmy, z innej troszkę perspektywy. To jest ogólnie dron DJI Spark. Jeden z mniejszych dronów, na którego nie trzeba jeszcze mieć jakichś tam pozwoleń, robić jakichś kursów. Można nim latać praktycznie wszędzie. Widziałem, że też, że na kanale Podróżowanie mają identycznego drona Sparka i te filmiki całkiem fajnie wyglądają. Nic nie nagrywałem, więc nie jestem w stanie Wam na razie nic pokazać, ale zaraz sobie przetestujemy, jak to działa, jak nagrywa, czy to warte tych pieniędzy. Miejsca nie zajmuje dużo, do torby można schować. Sam raz dla nas. Wyszedłem tutaj tak naprawdę na zewnątrz teraz, żeby Wam pokazać. Tamtędy jest droga dojazdowa. W takich płytach się jedzie. Ale kawałeczek. Tyle co tam od głównej drogi. No i tutaj jest brama wjazdowa. Tu jak ktoś będzie jechał, to znak jest. Wjazd na kemping. Więc ciężko nie zauważyć. Jesteśmy już na kempingu. Tutaj nasza przyczepka stoi. Tam jest brama wjazdowa i ten budynek po lewo są sanitariaty. W bardzo dobrym stanie. Później może przejdziemy, to jeszcze Wam pokażę. No i tak ogólnie kemping cały. To mamy plażę sztucznie usypaną. No i tutaj sobie zakręcę w kółeczko cały kemping. Przyłącza są normalne, na zwykłe wtyczki. Jest trochę tych rozdzielni. Tu jest punkt wody, pobierania. Jest też chłodziarka ogólnodostępna. 10 zł. Opłata jednorazowa. Mam plażę. Jeziorko.
Nieduże jeziorko, ale woda cieplutka. No i tak to tutaj wygląda. Jeszcze taka sytuacja. Widać, coś mi pokaże. Że to w sumie zobaczyłem. Leci sobie tutaj woda. To jest wąż od ciepłej wody. A leci nie wężem. Muszę sobie tutaj latarkę przytrzymać. Tylko leci gdzieś tutaj. Spod góry. Pewnie się skończy tym, że będę musiał nowy kran kupić. Więc trzeba sobie od czasu do czasu przejrzeć wszystkie węże i patrzeć, czy gdzieś nie popuszczą tylko zaślepioną rurkę. Rewizorka najlepsza. Czy te czytki. Nie powinna tędy już lecieć. Ciepła woda. Na razie ten kran bez ciepłej wody, tylko się zastanawiam właśnie, czy leci tutaj tym czerwonym krócicem gdzieś z boku, czy leci kranem wyżej. Więc kran do wymiany na razie. Na tą chwilę zobaczymy, co będzie później. Jeszcze mamy sanitariaty, które miałem wam pokazać. Wyglądają, bo nie było kiedy. Tutaj mamy toalety. Czyściutkie, ładne. No i tutaj masz ten, Laura. Tutaj ci mówiłem, że tutaj masz do zmywania pomieszczenie. A to tam byliśmy tam wcześniej. Do zmywania. A tu jest też jakaś umywalka. A to są prysznice, tak? Tak, chyba tak. I tu nie przejdziemy, musimy się wrócić. No i tutaj mam jeszcze kawałek. A zjedziemy sobie na krótki spacerek. Jest właśnie ta droga dojazdowa. No i tutaj nasze jeziorko. Idziemy na drugi kemping. Może nam się uda dojść. Niosę też drona, może polatamy pole namiotowe kemping placki, ale gorąco jest. Dobra, zobaczymy, czy tu wejdziemy w ogóle. Musieliśmy niestety schować kamerę, bo nie pozwolili. Mała tata odpalił drona, właśnie tam stoi i idziemy do niego. Nie, okularów nie mam. Ja mam. Fajna sprawa. No. Można zobaczyć trochę dalej. Tak, jak z góry inaczej no. To wygląda. Witajcie, dzisiaj ostatni dzień na kempingu Loch Ness. Znowu poranna przebudzanka. Więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, jak nie ma ludzi. Najpierw jeziorko. Cisza, spokój. Idę przerzucić teraz filmy z wczoraj. Jakąś kawkę sobie zrobię. Dzisiaj tak zapowiadają burzę, więc pewnie dziś koło 16-15 się będziemy zbierać do Krakowa z powrotem. Jeszcze raz widok ukojenia. Jeszcze temperatura w lodówce, na zewnątrz mamy na razie 26 stopni, ale słońce jeszcze świeci na tą ścianę od lodówki. A w lodówce jest 4,3, bo chowaliśmy teraz rzeczy do lodówki, więc to podskoczyło, ale rano było
0 stopni. Jakby się jeszcze ktoś kiedyś zastanawiał nad hałasem w przyczepie, to tutaj jest tak. Fiamma Turbo Vent. Ona może wtłaczać, teraz jest ustawiona na wtłaczanie. Nie, teraz jest na wyciąganie powietrza ustawione. Na maksa. Taki efekt, taki hałas jest. Ona teraz nam wyciąga powietrze. Tutaj możemy sobie ją przestawić. Tutaj się ustawia temperaturę, bo ona się sama też wyłączy, reguluje sobie obroty. Ale to tak działa jak... Dobra, teraz przestawimy ją na wtłaczanie powietrza. Czyli robi za wentylator. I sobie możecie posłuchać jak... jaki to jest dźwięk. Dobra, teraz dla odmiany klima. Taki jest hałas klimy. Przy już załączonym kompresorze. Bardziej słychać szum. Nawet jak sobie tutaj weźmiemy i zatkamy. Jest taki dźwięk, więc takie głośność jest klimy. Przyczepie. Mała aktualizacja temperatury w lodówce. Teraz na zewnątrz mamy, co mi tu pokazuje, 28 stopni, a w lodówce 4,3. Dzisiaj robimy spaghetti. Co to jest? Owoce morza z pomidorami. 3 spaghetti robimy na jeden obiad. 3 wersje. Standard. Z owocami morza i carbonara. Rano to chyba smaży jeszcze, nie? Nie tak. Teraz śmietana, tak? Z czym to jest ta śmietana? Nie. Jajko ze śmietaną. Jajko rozbełtane. No my akurat z jogurtem robimy. Powinno być ze śmietaną. Ale jak widać po naszej posturze, my się odchudzamy. Przynajmniej próbujemy. Serek jeszcze na to? No nie, parmezan. Wiesz, ala carbonara. Carbonara w naszym wykonaniu. Ala carbonara. Jeszcze co do cennika obowiązującego tutaj na kempingu Loch Ness. Tu mam tutaj przed sobą. Zaraz sobie zobaczycie ceny. Tu jest jakieś zasady na terenie. Wjazd, gromadzenie nieczystości, zwierząt, bezpieczeństwo osób trzecich, psy powinny być pod stałą kontrolą, czyli nie ma jakiegoś tam zakazu psów. Sorry, że tak ruszam, ale cisza nocna od 22 do 6, recepcja od 9 do 19, doba kempingowa kończy się o 12. Przedłużenie pobytu w dniu wyjazdu od godziny wieczornej wymaga niewielkiej dopłaty. Tu jakieś tam postojowe, można powędkować. Na zbiorniku przyległym do środka i drugim oddalonym. To tam, co było widać na filmiku. Czyli można tutaj sobie powędkować. A co do samych cen. To my byliśmy tak, piątek, sobota, niedziela. Pobyt 2 razy 4 osoby 120 zł. Pojazd parking 20 zł. Przyczepa 24 zł. Przyłącze elektryczne za 2 dni 20 zł. To jest ogólnie za 2 doby. Wszystko jest razy 2, czyli za 2 doby. I wyszło nam 184 zł. Aha, bo my tu jeszcze dopłatę robiliśmy do 17 dzisiaj, czyli wyszło nam 200 zł, 199 zł. 199 zł, nie wiem jak to jest liczone za 2 doby,
z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę. Za 3 dni 100-200 zł. Można to tak przyjąć. Dużo, mało? Nie wiem, też. Każdy sobie sam musi zdecydować, czy dużo, czy mało. Jak coś, to tutaj macie namiary i adres. My się będziemy pakować i uciekać do Krakowa. Ledwo co zdążyliśmy się zebrać i zaczęło lać. Ujechaliśmy może 100 metrów. Taka się zrobiła pogoda. A przed deszczem tak biało, że bujało na mnie. Zrobiła się burza i leje. Co się dzieje? Dobrze, trzymaj to. Rzeka się zrobiła z ulicy. Taki grat padał teraz, że chciałem, że szybę rozwalił. Samochód. Potok. Ja widziałam ten grat. No, grat był wielkości palca. Jak nie większy. O, tam jeszcze leżą kawałki. Dobra, będziemy jechać, bo zaraz przejeżdżę. No, takie powroty też bywają. Udało nam się wyjechać z tej burzy. Grad padał dosyć spory. Zobaczymy, jak dojedziemy, czy jakieś dziurki zostawił. Pogoda na razie się zepsuła. Wyjechaliśmy w ostatnim momencie. Co do następnych wyjazdów, to jak się nic nie zawali, to powinniśmy na Boże Ciało wyjechać. Za 3 dni. Za 3 dni kolejny wyjazd. Może uda się objechać 2 kempingi. Może, bo też zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. No i na razie tyle. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję. 150 subskrybentów już jest. Czas na kolejne. Do zobaczenia. 3, bo tato. No. Znaczy 4. Do zobaczenia. W następnym filmie. Jeszcze taka dogrywka. Ale widzę, że jest ok. Nie zostawiło dziur, ale naprawdę grad wielkości palca.